To w ogóle ma ziomek jakiegoś Adidasa na sobie. Ej, ja to muszę mieć. Ja to muszę mieć. Gość, co ma drip. Siema, ja nazywam się Julian i witam cię bardzo serdecznie w drugim odcinku trzeciej serii z gry Project Zomboid na kanale Szerszeń Gra. W poprzednim, pierwszym dodajmy odcinku, no wygraliśmy wszystko, co wygrać można było. Znaleźliśmy nie jedną, a dwie świetne bronie, ponad 100 sztuk papierosów i na sam koniec mamy też rower, czyli nasz pierwszy pojazd, nazwijmy to zmechanizowany. I tu jest pytanie dla was, z racji tego, że ten film, jak i kolejny będą nagrywane w sukcesji, czyli jeden po drugim, mam do was takie pytanie, czy nie uważacie, że te rowery są troszeczkę zbyt OP? Przejechaliśmy się kawałek, ale uważam, że jest to bardzo szybki środek transportu, a ponadto, okej, można powiedzieć, że nie ma bagażnika, więc nie możemy przewozić dużej ilości rzeczy, jest to bardziej transport naszej osoby, ale koniec końców uważam, że jest to dość mocne, że możemy od buta na niego wejść i przejechać się w sumie gdzie chcemy. W każdym wypadku zapraszam was bardzo serdecznie do zostawienia łapki w górę pod tym filmem dla algorytmu YouTube'owego, komentarza dla pana prowadzącego oraz oczywiście subskrypcji kanału Szerszeń Gra. Teraz do odcinka w końcu, yeah! I jeszcze słuchajcie, zanim zaczniemy, dzisiaj na podorędziu będziemy mieli Red Stripe, czyli Jamaican Lager Beer. Nie wiem, czy piliście, polecam, bardzo fajna opcja, wasze zdróweczko. Dobra, także słuchajcie, lecimy. Moje pytanie jest takie, skąd te znikome obrażenia mamy? A, może od spania na średniej jakości, powiedzmy, miejscu do spania. Dobra, godzina, słuchajcie, leciutko przed siódmą. My wsiadamy na naszego, słuchajcie, bajka, naszego BMX-a, na naszego górala i jedziemy na stację paliw. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że troszeczkę ten rower jest zbyt mocny. Może nie jest jakoś specjalnie, wiecie, zrywczy, żwawy i tak dalej, ale jest cholernie szybki i jakby, jeżeli chodzi o sam transport naszej osoby, to jest to dość mocna opcja, tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, stacja paliw. Widzę, że mamy już pierwszych tutaj ziomeczków do odstrzału. Na dzień dobry. Oj, ostrożnie, ostrożnie. Dobra, piękny strzał. Bardzo ładny atak. Tu w ogóle ma ziomek jakiegoś Adidasa na sobie. Ej, ja to muszę mieć. Ja to muszę mieć. Gość, co ma drip. Jakąś ma maskę, czy jaka jest sytuacja z nim? Nie wiem, ale chcę kij baseballowy. Dawaj mi to oburącz szybko. Żeby nam się nic tutaj nie popsuło. Boom, zbutowany. Adidas track pants. Tak, one hole balklava mask. I mamy bandit jacket hoodie. Ale to jest Adidas, nie? No to słuchajcie, będzie to brane pod uwagę oczywiście. Jezus Maria. Wuja, co ty robisz za kółka? Jakieś dziwne tańce. Hulanki z fawole, masakra. Dobra. No to ja chcę ten drip jego na pewno. Dobra, świetna sprawa. Moje pytanie, ile to będzie ważyć? Damy sobie to wszystko, oprócz butów. Bo jeżeli to nie będzie ważyło jakoś super mega dużo, to będziemy w stanie to sobie do tego wrzucić. Do naszego koszyka na rowerze. Także coś tam będziemy w stanie może, że przerzucić. Dobra, świetnie. Jedziemy z nimi jak po prostu z wiadomo kim. Także szybko do naszego roweru. Słuchajcie, tu jeszcze trzeba się będzie trochę przebić, bo mamy całkiem sporo przeciwników. Fajnie, gdyby nam się udało zgarnąć jakiś kanister, słuchajcie. Nawet pusty. Czy to się zmieści? Jak najbardziej. U, jeszcze sporo miejsca zostało. Dobra, słuchajcie, przerzuciłem, kurde, całkiem sporo stafu tutaj na nasz koszyk. Dla naszego rowerku. To mi przypomina o takim kawale z Jasiem, nie? Że tam Jaś sobie jedzie i mówi: Lowelku, stój, Lowelku, jedź, Lowelku, stój, Lowelku, jedź. No i podjeżdża do jakiegoś tam przejścia dla pieszych i powiedział to samo: Lowelku, stój. No a pani do niego mówi: chłopczyku, ale źle mówisz, nie mówi się Lowelku, mówi się rowerku. Natomiast Jasiu na to: spierdalaj, stara kurwo, a ty, Lowelku, jedź. No, także tym pięknym klimatem witam was serdecznie w kolejnym odcinku Project Zomboid na kanale Szerszeń Gra, siema. My lecimy z tematem, jeżeli chodzi o levelowanie naszego długiego ostrza. Z drugiej strony na razie to jest broń, która w sumie mamy najwięcej ekspertyzy w niej i będziemy z niej korzystać póki co na razie. Mamy jeszcze jedną w razie czego, gdyby nam się coś popsuło i nie było nas słychać. Także będziemy kombinować oczywiście co dalej z tym tematem. Dobra, mamy tu jeszcze paru włóczęgów, którzy potrzebują pacyfikacji, jak tutaj widzę. Natomiast no zaraz będziemy wchodzić już na stację. Ciekaw jestem, co tam znajdziemy. Może instrukcję obsługi agregatu prądotwórczego. Byłoby to oczywiście bardzo, bardzo fajne. No i tak jak powiedziałem, fajnie jakbyśmy znaleźli jakiś, kurczę, w sumie to co, bo żeśmy dużo rzeczy znaleźli do tej pory, nie? Więc jakby co do końca. Mamy czasopismo, ale tu już się tym nie muszę specjalnie martwić. Weźmy sobie to, bo to nam się przyda jak najbardziej. W sumie to możemy na razie, słuchajcie, wyrzucić te komiksy i czasopismo, bo to jednak troszkę zajmuje.
Weźmy sobie też te wszystkie zegarki, rozkręćmy. To nam tam coś da, malutko, bo malutko, ale zawsze. No widzę, że odnośnie rzeczy do czytania to średnio. Tutaj też widzę, że jeżeli chodzi o mój udźwig, to też dość średnio pod tym kątem, także tutaj nie zbierzemy za dużo, no ale hejże, jakby... O, dobra, fajnie. Co my tutaj za to... Jest, proszę bardzo, jest kanister, świetna sprawa, to jest to, co mi chodziło, co zgubiłem się podczas mówienia. Papierosy, mamy nawet zapalniczkę. Weźmy to jak najbardziej. Kolejny kanister na benzynę, świetnie. I jeszcze jeden kanister na benzynę. Mamy już trzy, także jakikolwiek pojazd w tym momencie znajdziemy, nie będziemy się, słuchajcie, specjalnie musieli cofać tutaj na stację, czy jakąkolwiek inną stację, w celu oczywiście zatankowania. Tutaj widzę, że są kolejne pety. No to jest dobra miejscówka z tego, co się orientuję, z tego, co widzę w sumie, bo myśmy sporo zdobyli. Nawet te 60 byłoby dobre na start, gdyby nie to oczywiście, co zdobyliśmy wcześniej. Dobra, tutaj chyba nic więcej, no, nas niespecjalnie tutaj rajcuje temat. Zjedzmy sobie jeszcze jakieś może chiperki, czy coś takiego, weźmy to sobie po prostu może. Proszę was bardzo, ja też może małą przerwę na coś tutaj do picia. No musimy naszego wuje karmić, tak, on tutaj musi zejść z tej znacznej niedowagi. Aktualnie mamy 61 kilo, idzie to dość powoli, coś mało jemy, mało jemy. Długie ostrze, okej, tu jakoś to idzie. Mamy książkę chyba odnośnie siekier, więc fajna sprawa. Tu się dziwię, że stolarstwo w ogóle nam nie weszło z żadnego programu. No ale nic, okej, napełniajmy teraz te kanistry. Nie wiem do końca, w co ja je, kurde, słuchajcie, wpakuję. Chyba do kieszeni trzeba będzie je po prostu ładować. No właśnie miałem mówić, że póki co nie mamy przeciążenia, ale widzę, że jest. Z drugiej strony, zobaczcie, możemy mieć kanister i możemy też mieć broń do walki wręcz. Świetna sprawa, jak najbardziej, jestem mega fanem. Czy ja coś mam takiego, co ja tu mogę, słuchajcie, wyrzucić? Taka prawda, to jest moje pytanie. No raczej tutaj średnio pod tym kątem, ale myślę, że słuchajcie, weźmiemy sobie, wsiądziemy na nasz tutaj pojazd, powiedzmy, zmechanizowany, w cudzysłowie oczywiście, i będziemy się gdzieś tam pomalutku szykować, tak, na jakąś drogę. Tu w ogóle gość ma też fajny drip z Adasia. Streetwearowiec cholerny. Okej, mamy tu jakiegoś short blade'a. O, proszę bardzo. Świetna sprawa. Mamy pouch, także tutaj możemy też, słuchajcie, parę rzeczy wsadzić. Może coś z tych puszek, bo one jednak troszeczkę miejsca zajmują. Ile tu mamy udźwigu? 10 aż, także tutaj nic nie stoi nam na przeszkodzie, żeby się troszeczkę odciążyć z plecaka. Wątpię, żeby tam się nam kanister zmieścił, ale może chociaż jeden wrzucimy z drugiej strony. Nawet dwa. No dobra, jeden, okej. Okay. Dobra, ale pozbyliśmy się tego przeciążenia, także bardzo fajna sprawa. O, tutaj jakie słabe strzały idą, ale przynajmniej jakoś to, słuchajcie, idzie. Tu jeszcze mamy niecałe 10, tutaj też fajnie mi się udało te rzeczy odłożyć, także... To, no i tak jak powiedziałem, kwestia jest, słuchajcie, tego, że mi się osobiście wydaje, że ten rower troszeczkę jest OP. Z tego prostego powodu, że tak jak powiedziałem, dobra, może nie jest tutaj to kwestia specjalnie... tego, że no nie możemy za dużo rzeczy w nim przenieść, tak, ale jakby nie patrzeć, to sama podróż, sama możliwość podróżowania to jest, słuchajcie, naprawdę mega, mega duża rzecz moim skromnym zdaniem. Okej, okay, tu mamy zamknięte. Jakby ten rower można było, trzeba było złożyć, no to jest inna sprawa zupełnie, chociaż z drugiej strony może trzeba go złożyć, tylko po prostu taki się akurat trafił, działający, nie? No ale to nie zmienia faktu, że jednak jest to dość mocny na sam początek. Nazwijmy to przedmiot, nie? Dobra, tutaj widzę, że ekipa poszła sobie tam gdzieś maszerować, także niech im będzie tam. Okej, okay, myślałem, że może, ale niestety nie. Pod tym kątem niestety nie. 208 udźwigu, no to jest akurat bardzo fajna opcja. Niestety nie dla nas, nie dla nas aktualnie. Kolejny pojazd. Proszę bardzo, są kluczyki. Dzień dobry. Dobra, także mamy, słuchajcie, pierwszy pojazd, można powiedzieć, i to jest ten pojazd zmechanizowany. Zawsze to coś, nie wiem, czy to nie jest lepsze od roweru, czy to jest lepsze, czy to nie jest lepsze. Na pewno będziemy mogli dzięki temu parę rzeczy sobie wziąć ze stacji, także jak najbardziej fajna opcja jest to. Oczywiście trzeba najpierw wyeliminować tutaj ekipę. Trzeba sobie wyeliminować tych przeciwników powolutku. No natomiast mogliby się uspokoić z tym przychodzeniem.
Ja chyba tutaj wchodzę w jakąś kolejną ekipę, ale ładne hity, kurczę, zobaczcie, nawet dwóch tutaj pod rząd na hita się udało zbić. Proszę bardzo, skradanko jeszcze na kolejny poziom. Jest ta moc, powiedzmy, jakaś krytyczna wchodzi, tak, to nie jest oczywiście cały czas, jest teraz na jakiś czas, ale zawsze, zawsze coś. Mamy tutaj dinera, czyli taką, powiedzmy, typowo amerykańską knajpę przydrożną. 28, ojej, co to są za rzeczy, jakieś bomby, słuchajcie. Torba sportowa, 23,65, jak to się ma do naszego plecaka? 23,66. No to plecak jest troszeczkę lepszy w teorii, nie? Jakby nie patrzeć. Co jest dość dziwne, bo przeważnie ta torba mi się wydawała lepsza. No dobra, mamy... W sensie, wiecie co? Ja chyba to wszystko wyrzucę na podłogę, bo... Szczerze, nigdy z tego nie korzystałem. I też nie uważam, żeby to było mi jakoś specjalnie... potrzebne. Bomba ogniowa. To jest coś jak mołotow. To sobie zostawmy. To i to. Całą resztę... Po prostu zrzućmy z tego. Ważniejsze dla nas jest aktualnie miejsce w ekwipunku naszego pojazdu, niżeli to, co tutaj jest tak naprawdę. No i dobra, no i okej, przerzućmy teraz te najcięższe rzeczy w takim wypadku. Też, słuchajcie, dobrą opcją jest to, że mamy na sobie kanistry z... oczywiście już naładowaną benzyną, więc możemy sobie to po prostu wszystko dotankować i podjechać pod stację, no i tam zająć się szaberkiem. Tutaj jeszcze oczywiście chciałbym, najpierw tak, może zatankujmy sobie. Ciekaw jestem mega, w jakim stanie jest nasz pojazd. Myślę, że jak pojazd nasz, to ja też potrzebuję zatankować. Ewentualnie tą torbę sportową ja mogę sobie, słuchajcie, wziąć jako dodatkowy. Mamy jakieś słodkości, okej, okay, dobra, tutaj też będziemy też te słodkości pakować. Zobaczmy natomiast, jakiego, w jakim stanie jest nasz pojazd. Tutaj widzę, że ekipa się do mnie pakuje gęsto. 84, no tutaj zbiornik paliwa jest trochę i bagażnik całkiem strany, ale silnik i akumulator są w dobrym stanie. Że tak powiem, coś za coś, słuchajcie. No ale jest to nasz pierwszy pojazd, tak, no niech będzie, no mówię, to jest drugi odcinek, słuchajcie, my już mamy papierosy, broń, pojazd, tak naprawdę wszystko, co jest nam potrzebne na starcie. To sobie jeszcze oczywiście z tego rowerka wezmę rzeczy, nie wiem, czy tym rowerem będę z niego korzystał, tutaj nam też odchodzi ta kwestia z rowerami. Natomiast, no co, no... Myślę, że lepszy taki pojazd niż żaden, nie? No to co, odpalmy naszego potwora i w takim wypadku jazda na stację benzynową, słuchajcie. Proszę bardzo, za pierwszym razem, za pierwszym podejściem, można powiedzieć. Także no, pojazd nie jest w najlepszym stanie. W szczególności ten bak paliwa i bagażnik, coś co nas interesuje dość mocno, są, no, dość mocno naruszone. No ale nic, jakoś sobie będzie, słuchajcie, trzeba poradzić. Ja tutaj oczywiście postaram się jakoś może wykręcić pod dystrybutor. Coś takiego. Oczywiście wyłączmy silnik. No ale ładnie to wchodzi, naprawdę, kurczę, ta walka nabiera zupełnie nowych kolorów. Oczywiście główną broń, jaką będziemy się posługiwać, będzie to siekiera, ale z drugiej strony, słuchajcie, naprawdę tutaj nie ma co narzekać, bo naprawdę ta broń... Znaczy, powiem inaczej, nadrabiamy brak umiejętności / ekspertyzy walki bronią tego typu obrażeniami tej broni, tak. Myślę, że jakbyśmy mieli wyższy poziom, tutaj by były one shot kille po prostu 90% czasu, nie? Natomiast myślę, że i tak nie jest źle, zobaczcie. Barabim, barabum, jeszcze nie mieliśmy żadnej zadyszki, o dziwo, co mnie też dziwi. Ale też myślę, że całkiem fajnie, żeśmy sobie, powiedzmy, menedżerowali nasze odpoczynki, powiedzmy. Tam jakaś przerwa, jakieś siedzenie przy stole, coś tam nie było takiej walki, która trwa nie wiadomo jak długo, nie? Dobra, czy to już wszyscy? Nie, ale tu jest jakiś ziomek, kolejny z ciekawym ekwipunkiem. Dobra, weź mordo. Proszę bardzo, jakie dostają bomby. Co tu ten ziomek ma na sobie? Jest jakaś zbroja. Jakaś kolczuga, tak to wygląda. Ale dostał. Proszę bardzo, chainmail coat. O kurde! Czyli nasz wuja zostaje rycerzem, potwierdzone info w takim wypadku. Jakiś fashion week trzeba będzie zrobić Knoxville. Knox County, przepraszam, Knoxville to było co innego. Czy to jest znowu ta cholerna maczeta? Siema. Wow, słuchajcie, trzy maczety w dwa odcinki, nie mam kompletnie pojęcia, czemu akurat ta maczeta nam się trafiła. Tyle razy pod rząd, ale z drugiej strony nie będę na pewno narzekał. Dobra, zatankuj benzynę z pompy, dotankujmy do fulla. Wuja daje fulla. To co, słuchajcie, jeszcze jakąś przyczepkę trzeba zgarnąć w takim wypadku.
I będziemy mieć tutaj po prostu no, świetną sytuację, nie? Będzie kozak. Dobra, kanister na benzynę, weźmy sobie jeszcze to do naszego ekwipunku i oczywiście zatankujmy przy okazji. No i co, słuchajcie, na mały szaberek tutaj na stację benzynową. Trzeba będzie wszystko tutaj wyszabrować, co mamy, całe jedzenie, wszystko po prostu, co jest. Wsadzimy to już sobie do tej, nazwijmy to, torby na ramię i to sobie tam gdzieś, słuchajcie, rzucimy w bazie. To będzie nasza taka, powiedzmy, nazwijmy to, mobilna lodówka na jedzenie, które się nie psuje. Dobra, ile mamy udźwigu? Mamy jeszcze 2 kg z kawałkiem. Także myślę, że akurat idealnie się złożyło pod tym kątem. Czy w tych śmietnikach coś mamy? Mamy worki. Także wiecie co, ja te worki z chęcią wezmę. Co mam ich nie brać, jak dają? Jak dają, to biorę. Jak biją, to uciekam jak najbardziej. Dobra, chyba tam już mi się nie opłaca iść, słuchajcie. Naprawdę, nie ma co tutaj szarżować. Mamy pojazd zatankowany do fulla, który nie odpala się na raz. Ciekaw jestem, na jakich procentach mamy akumulator i silnik, nie? Były na jasnych zielonych, czyli na blisko setce prawdopodobnie. Ale to i tak nie ma żadnego znaczenia, bo się za pierwszym razem pojazd nie odpali, nie? Co za Project Zomboid, co za żart. No nic. Słuchajcie, zobaczymy, może coś tutaj jeszcze natrafimy na coś ciekawego. Fajnie by było jakąś przyczepkę zgarnąć, bo to by nam oczywiście zwiększyło możliwości transportu, powiedzmy, tak, tych przedmiotów, ilości przedmiotów. Okej, jest jakaś fajna cysterna. Fajne, tu fajny kolejny samochód. Fajne opcje mamy, słuchajcie, fajne opcje. Oczywiście zombiaków jest tutaj multum. Bardzo dużo z drugiej strony, jak widzę. Ale okej, tutaj tak samo mieliśmy w serii poprzedniej, tutaj na głównej ulicy. Myślę, że nie jest aż tak źle z drugiej strony, przynajmniej na ten moment. Na razie nie jest aż tak źle. No, kolejny pojazd. No, na razie tak za dużo rzeczy z modów nie widziałem po drodze. Tylko tam ta cysterna na pewno będzie fajną rzeczą do ogarnięcia. Ciekaw jestem, co ona tam ma w sobie, jakiego rodzaju to jest cysterna, o tak powiem. Zapalmy sobie oczywiście papieroska. Jest jakaś cysterna, to tam jest Jack Daniels? Jameson? Tam jest napisane flammable, czyli możliwe, że waha. Fajnie byłoby je to zatankować i wiecie, mieć taką mobilną, kurczę, cysternę na paliwo. No, tutaj nam się sporo otwiera, tutaj na tej głównej ulicy ponownie. Spoko fanciki, słuchajcie, są. Natomiast no, tutaj kwestia jest tego, jak cholera się dostać tutaj, co nie? Okej, tutaj powinniśmy mieć, słuchajcie, za niedługo już skręt w prawo. Na jakiejś, do takiej bocznej, powiedzmy, uliczki. No na razie tutaj mi, słuchajcie, nie porwało mnie specjalnie, jeżeli chodzi o to, co mamy za loot. Kwestią też jest to, że tutaj akurat jest większa skoncentrowana ilość zombiaków. Także z tamtej strony jest relatywnie spokojnie. Tu jakiś pick-up. Jest quad. Jest też jakaś ciężarówka i mamy też blokadę drogową. Oj, tutaj niebezpiecznie, słuchajcie, się zrobiło. Niebezpieczny przejazd. Aż mi się przypomina poprzedni sezon, słuchajcie. Mieliśmy bardzo podobną sprawę. Szkoda, że tego się nie udało wyczyścić, cholerstwa, bronią palną. Przez wzgląd na to, żeśmy zginęli w zupełnie innym mieście. No ale nic, jest tak jak jest. Mam nadzieję, że nie powtórzę tego samego błędu, co Matthew Skinner. No, o tam jakiś motor w ogóle. Fajna sprawa. Tu jest jakaś cysterna kolejna. Całkiem niedaleko naszej bazy potencjalnej. Z nie aż tak dużą ilością zombiaków w okolicy. Także fajnie, fajnie, w porządku. Jest to wszystko, słuchajcie, do zrobienia. No jeżeli będziemy tak... O, tam jakieś plony są też nawet. No słuchajcie, fajnie, fajnie się to zapowiada. Zombiaków jest troszeczkę. To nie ma co mówić, że nie. Tu kolejny pojazd. Okej. Wiecie co? Może ten pojazd to sobie zobaczymy. Pić potrzeba, okej. Trzeba się napić. Czy mam jakieś picie tutaj na swojej osobie? Napój w puszce. Pij, synu, całość. Napij się, ile trzeba. Tu jest jakaś... Jest jakaś plandeka, słuchajcie. Jest jakaś plandeka. Malutka. Trochę wygląda bardziej jak taki wózek. Na kółkach. Ale okej. Oj, mogłem wyłączyć silnik już tutaj, jak schodziłem. Będziemy lurować niestety przeciwników. No ale dobra, barabim barabum. Dobra, świetnie. 104, słuchajcie, to ma udźwigu. To nie jest mało, patrząc na 28 naszego pojazdu. To naprawdę, słuchajcie, nie jest mało. Także fajnie. Mam nadzieję, że będziemy to mogli otworzyć oczywiście. Chociaż jak nam się pokazał udźwig, to raczej będziemy mieli do tego dostęp. Także fajna opcja. Dobry stan techniczny, tak mi się przynajmniej wydaje.
Także kurde, fajnie. Okej, mogłem rzeczywiście wyłączyć ten silnik, naprawdę, bo on tutaj tylko miluruje przeciwników. Nazwijmy to pasywnie. Pasywno-agresywnie. Co prawda nie jest ich tutaj jakoś specjalnie dużo, no ale zawsze. Okej, bardzo ładnie. Nasza maczeta traci na wytrzymałości, no ale dobra, no... Daje nam mega dużego boosta do... Proszę bardzo, konserwacja na poziomie pierwszym. Daje nam mega dużego boosta do możliwości przebijania się przez hordy, tak? Mamy aktualnie 200 zombiaków prawie na naszym koncie. Jeden dzień, 9 godzin, także fajna opcja. Ponownie mogłem wyłączyć, ale dobra, już sobie jakoś, słuchajcie, poradzimy. A masz, brodaczu, ty. Frajerze. Co, broda ci nie pomogła w obronie twojej osoby, co? No tak właśnie myślałem. Okej, dobra. Bo tutaj się zaczyna nam rzeczywiście ta ekipa jakaś montować, słuchajcie. Ale dobra, to widzę, że... No, fajnie by było, jakbyś tak już sobie zginęła, ty piarko. Świetnie. Dobra. Podłączmy. I wiecie co, ja chyba sobie pozwolę wyłączyć tutaj silnik. Proszę bardzo, przełożymy sobie tutaj kanister z benzyną, bo on jest dość, słuchajcie, ciężki pod tym kątem. Te noże myśliwskie też można przerzucić. Chociaż dobra, na razie nie. Zobaczymy tam ten pojazd, który był przy sklepiku. Może weźmiemy tam też jakieś jeszcze fanciki z tego sklepu. Godzina 19, także czas mamy całkiem dobry jeszcze na dojazd do naszej bazy i ewentualnie oczyszczenie tam sytuacji. Okej, widzę, że tutaj jest głośno, że tak powiem. Zaczęło się robić no, dużo przeciwników. Okej, naprawdę na jednego gościa dwa razy mi się popsuła maczetka, no nie przesadzajmy już. O, tej ziomo ma kapelusz, z chęcią go wezmę. Co to za horda mi się tutaj przebija przez las? O nie, 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 dobrze. Nie, dobrze, proszę pana. Wyposażmy sobie tą maczetę jako oczywiście broń główną. Chciałbym się jakoś tutaj, kurde, odseparować, o właśnie, w ten sposób. Ta już się na mnie striggerowała. Proszę bardzo, do widzenia. Dobrze, słuchajcie, tniemy ich tutaj na spokojności. Fajnie udało się ich odseparować. Także pojedynczo jestem ich w stanie praktycznie tutaj bez problemu rozjechać. Dziwi mnie, że jeszcze nie ma zadyszki, słuchajcie. Naprawdę, bardzo dziwna sprawa. Może troszeczkę jednak mieliśmy odpoczynku w aucie. Także też tak z drugiej strony podejrzewam, że jest to tylko i wyłącznie kwestia czasu, aż nas złapie zadyszka. Także korzystajmy póki możemy. Właśnie miałem mówić, że chyba zadyszka, ale na szczęście nie. Mamy tylko lekkie przemoczenie. Kurde, słuchajcie, mieliśmy 182 zombiaków, zanim zaczęliśmy walczyć z tą hordą. Zaraz zobaczymy, ilu było. Znaczy, ilu mamy w sumie teraz? 200. No to 20 zombiaków tutaj nam się udało rozbić. Okej. Kapelusz kowbojski. Oczywiście lecimy nadal z tematem kapelusza kowbojskiego na naszych postaciach. Tutaj nasz wuja wygląda co najmniej złowieszczo. No i co tutaj nasz ten pojazd? O, proszę, jaka ładna animacja. Mamy kanister na benzynę. Jasne, z wielką chęcią sobie to wezmę. Ale zamknij mi to, bo to musi jakoś to wyglądać, nie? Okej, do środka nie wejdziemy w ten sposób, ale możemy... Spróbować otworzyć, okej. No ale niestety, ale bez, że tak powiem, kluczyka tutaj w tym przypadku. Szkoda, szkoda. Ciekawi mnie jeszcze też przy okazji stan techniczny tego pojazdu. To są pojazdy oczywiście z modów, jak widzicie, z customowymi animacjami. 66%, to nie jest dużo. No, trochę taki obity ten pojazd, także nie ma się co specjalnie nad tym, że tak powiem, kolokwialnie spuszczać. Wybijmy sobie tutaj szybę teraz, usuńmy odłamki szkła i zobaczymy, co jest w sklepie dla nas ciekawego. Siemanko, siemanko. Jakieś medykamenty mamy. Z wielką chęcią. Kolejny kanister. Świetna opcja. WD-40 zawsze z chęcią. Pompka i klucze do kół. Tutaj też to się może po prostu nam przydać, słuchajcie. No i co mamy tutaj? Water filter. Okej. To wezmę. Mamy piłę. Podstawowe narzędzie oczywiście. Mamy też piłę. Nie wiem, jak działa piła w tej grze. Prawdopodobnie się nie przekonam, bo będę się bał jej z niej skorzystać. Ale okej. Mamy sporo, słuchajcie, narzędzi. Fajna opcja. Tactical Axe. Mamy, słuchajcie, dwie siekierki. Świetna opcja. Kolejne dwa łomy. Weźmy sobie. Dodatkowe, słuchajcie, narzędzia. Tutaj coś jest? Tu jest jakieś biuro chyba. Tu mamy ten water collector, okej. On by nie był głupi do wzięcia oczywiście. Weźmy sobie burrito. Mała, słuchajcie, przerwa nie zaszkodzi. No tutaj mamy całkiem sporo, słuchajcie, jedzenia. Smalec, masło, margaryna.
dużo, dużo kalorii pod tym kątem. Dobry, ładny hicik. Ekspres do kawy. Okej. Ciekawe rzeczy. Uprawa roślin, siekierka. Kurde, wiecie co, słuchajcie, z racji tego, że jestem lekko przeciążony, ja sobie po prostu pozwolę wrócić do pojazdu. Podjedziemy sobie tutaj na spokojnie, korzystając również z przyczepy. I zbierzemy w sumie tyle, ile będzie się dało, nie? Tutaj się nie ma co ograniczać. Proszę bardzo, ciekawe mnie obrażenia z siekiery, słuchajcie, jak to będzie wyglądało. No tutaj te siekierki mają połowę, powiedzmy, paska damage'a, nie? Także myślę, że ta maczeta i tak będzie lepsza. Aczkolwiek myślę, że siekierkami będziemy posługiwać się o wiele, wiele szybciej, żwawiej. Mamy lepszą ekspertyzę w posługiwaniu się tego rodzaju narzędziami, bronią, jak zwał, tak zwał. Oj, proszę bardzo, zadyszka w końcu. Już się bałem, że coś się, słuchajcie, tutaj nam zbugowało pod tym kątem, nie? Także teraz ogarnąłem, że to by na pewno wyglądało komicznie, jeżeli oczywiście taka opcja istnieje, aby podłączyć taką przyczepę pod rower. To byłoby dopiero śmieszne, nie? Natomiast słuchajcie, nawet taka maluteńka, która wygląda naprawdę na miniaturową przyczepę, daje nam ponad 100 slotów. Może to nie jest dużo, bo... O, okej, no właśnie, super, świetna opcja. Za trzecim razem nam zapalił pojazd. Za trzecim razem dodajmy. Sprawdźmy stan techniczny silnika i akumulatora, słuchajcie, bo to ociera się o niedorzeczność. 100% i 100% 97,6. Fajny ten zomboid, taki zbalansowany, nie? No ale dobra, słuchajcie, nie ma co oczywiście tutaj narzekać. Tak jak mówiłem, słuchajcie, te 108 slotów to nie jest dużo, bo poprzedni pojazd, który mieliśmy w poprzedniej serii, miał ich chyba ponad 200. Ale w porównaniu do 28 naszego pojazdu głównego, no to jest o wiele lepszy przeskok, nie? Także dzięki temu jesteśmy w stanie sobie naprawdę fajnie cokolwiek zlutować. Jakbym tutaj nie miał tej przyczepy, to bym już na pewno tego sklepiku nie lutował. I wchodzi już, słuchajcie, senność, także trzeba to szybko załatwić. No ale to zlutujemy już, słuchajcie, i wracamy tam do bazy. Mam tylko nadzieję, że tam nie będziemy mieli jakiejś niewiarygodnej ilości zombiaków, bo no fajnie, gdybyśmy tego po prostu nie mieli. Siema. No tutaj widzę, że obrażenia już nam spadają na łeb, na szyję, chociaż jednak kwestia związana z krytykiem potrafi nam bardzo mocno tutaj zrobić robotę, nie? Także też bardzo fajna opcja. Oczywiście sprawdzam sobie wszystkich w celu może jakichś kluczyków, czegoś takiego. Dobra, to na pewno wszystko sobie weźmiemy. To są fajne rzeczy pod uprawę roślin. Plus jeszcze siekierka. No i mamy tutaj jakieś jedzonko, jakieś sosy, pierdolety. Tutaj widzę, że specjalnie dużo jako takiego jedzenia nie mamy, niestety. No ale zawsze coś, tu za to mamy sporo różnego rodzaju, słuchajcie, rzeczy, które mają dużo kalorii. Weźmy, chyba to się w ogóle nie psuje, mi się wydaje, to możemy to sobie wziąć po prostu. Natomiast całą resztę możemy sobie opędzlować, tak o. Myślę, że możemy sobie wziąć tą całą... do wody ten dystrybutor cały, bo myślę, że to nie jest naprawdę głupia sprawa, ten automat z wodą. Podnieśmy go sobie. Waga 30, sporo. No oczywiście troszeczkę HP spadnie, ale nie ma specjalnie stresu, bo jesteśmy bardzo blisko. Tutaj właśnie dystrybutor wody ląduje w naszym tym. Mamy jeszcze 30 parę slotów. Okej, słuchajcie, myślę, że też będzie na tyle w tym odcinku. W kolejnym udamy się do naszej bazy, zobaczymy jaka tam sytuacja, zobaczymy jaka sytuacja w okolicy. A zarazem będzie to ostatni już film nagrywany, powiedzmy, w tej sukcesji, jeden po drugim. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Julian z kanału Szerszeń Gra. No i do zobaczenia dla mnie już za chwilę, dla was za jakiś czas. Trzymajcie się, na razie, hej!